suwer ruszy za tydzień, półtora, deklaruje prezydent. 160 rowerów, 3 rowery typu tandem, 12 rowerów elektrycznych, reszta to są zwykłe. Przy pomocy własnych sił, własnych mięśni będziemy poruszać się i to jest najzdrowsze, szanowni państwo. Pierwsze miejskie rowery miały według pierwotnego planu ruszyć wiosną, rok temu. Pandemia jednak mocno pokrzyżowała wszystkie plany i realizacja została przesunięta o rok. Suwer to system niewymagający stacji bazowych. Rower można dosłownie zostawić wszędzie, po oczywiście pewnych obostrzeniach, tak, o których wspomniał pan prezydent, dotyczących, będących zapisanych w regulaminie. Rower posiada indywidualne zapięcie i jest on przystosowany do tego, żeby właśnie tam, gdzie potrzebujemy rower zaparkować, zrobić krótką pauzę w jeździe bądź go zarejestrować. Pozwala nam to właśnie to indywidualne zapięcie na to, żebyśmy mogli wygodnie z niego korzystać i jeździć tam, gdzie tak naprawdę potrzebujemy, gdzie potrzebujemy zrobić małą pauzę bądź wypad za miasto. Rower jest przystosowany do tego, żeby każdy, kto posiada telefon, zwykły telefon, nawet niekoniecznie smartfon, bo też to był warunek, żeby nikogo nie wykluczać. Można go wypożyczyć poprzez infolinię, poprzez SMS, poprzez aplikację, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Jak zapewnia przedstawiciel dostawcy sprzętu, a jednocześnie operator systemu? Dużo uproszczeń, dużo udogodnień dla mieszkańców. Rower bardzo użyteczny i z doświadczenia wiemy, że bardzo dużo kilometrów na tych rowerach mieszkańcy robią w innych systemach, w innych miastach. Liczymy na to, że w Suwałkach będzie jak najwięcej. A jest gdzie jeździć. Suwałki posiadają ogromną sieć ścieżek rowerowych. Mamy ich w mieście blisko 100 kilometrów. Tym rowerem będzie można udać się do okolicznych miejscowości, poza Suwałkami i wrócić oczywiście, pozostawiając ten rower na stacji bazowej. I myślę, że szczególnie w porze letniej, no takie wypady poza miasto, na plażę, do Krzywego, do Starego Folwarku, do Gawry Chrudy, no ten rower będziemy mogli zobaczyć właśnie w tych miejscowościach. Chcemy, żeby środowisko, żeby powietrze było jak najczystsze, a wobec tego no, chcemy nakłonić naszych mieszkańców, co robimy, myślę, że z niezłym wynikiem, do tego, żeby w porze szczególnie letniej, wakacyjnej, ale również i pięknej wiosny, czy też jesienią, żeby zostawili swoje samochody w domach i przesiedli się na rowery. Usługa będzie płatna, symbolicznie. Generalnie wychodzimy z takiego założenia, żeby to było kompatybilne z cenikiem opłat za strefę płatnego parkowania. Pół godziny będzie kosztowało 50 groszy, pierwsza godzina złotówkę i później druga godzina 2 złote i później dalej jeszcze będę chciał porozmawiać ze współpracownikami, że być może ta propozycja ulegnie zmianie. W tym tygodniu wydam zarządzenie, gdzie ten cennik i warunki korzystania z tego roweru będą znane. Zaprezentowane dzisiaj rowery od razu wypróbowane zostały przez prezydenta. W krótkiej podróży tandemem towarzyszył mu szef suwalskiego OSIR-u. No, dobrze. Tak, pierwszy raz, ale dziwnie się jedzie. Trzeba się oswoić.